próbujący zapracować na miejsce w gonitwie Tyler, rywalizował w wyścigach drag ze starszą siostrą i jej klubem. Opiekunka aż stąd czuje paloną gumę. Trasę rozgrzano do czerwoności, lecz podobno gdy zaszło słońce, to Tyler był pierwszy na mecie. Ty gratuluje wygranej. Siostra znalazła brata, który może ją szkolić w wyścigach. Może nie była tak dużo starsza. Dobra, od tej pory będę do niej mówił młodsza siostra. Pewnie jest tu jakaś przydatna część. Sprawdźmy. Co od Chevroleta C10 pick-upa? Makowi by się spodobało.
zabawić! Jedziemy! Pomyliłaś samochód, panienko. Nie pomyliłam, Jessica Miller. Dawaj gazu, czas ucieka. Czy kiedykolwiek? Tylko nie jedź najkrótszą drogą, trzeba ich zgubić. Jasne. No dalej, laska! Skąd ten pośpiech? Czemu uciekamy? Wszystkie kumpele myślą, że przypudrowuję nosek w łazience, ale wymknęłam się z komórką jednego z poruczników. Znowu familia. Ostatnio jest wszędzie. Szykuje się coś dużego. Wszyscy są podenerwowani od tego napadu na konwój. Hej, kochana! Co słychać, kociaku? Aha. Będę za momencik. Narka latencja. To to był? Znajoma. Nie, nie znoszę tej idiotki. Jest jakiś plus tego, że straciłam przykrywkę. Mówiłaś, że szykuje się coś dużego. O co chodziło? Wyścigi to tylko jedna strona biznesu. Familia ma na oku coś większego. Masz na myśli kasyna? I wiele innych rzeczy. Jesteś szybka! Mogę zadzwonić, jak będę jechać na lotnisko? Nie. Udało ci się, Miller. Git majonez, Miller! O to chodzi. No kochana! Więc załatwienie tego konwoju dla Weyra to nie był przypadek. Niedługo odezwę się z czymś nowym, Miller. Tymczasem. Hej, Jeff! Jak idzie z robotą? Wdepnęłam w jakąś szpiegowską awanturę. Szkoda, że nie wiem, co jest grane. Wow, serio? Brzmi fajnie. Może powinna się wycofać. To nie jest bezpieczne. Nie. To lepsze niż włożenie bandytów. Zostanę przy tym. No i kasa się zgadza.
przydasz mi się dzisiaj jako kurierka. Trzeba odebrać parę moich rzeczy. Sprawdź GPS. Lepiej, żeby nie chodziło o odebranie zakupów. Sporo tych celów. To gdzie najpierw jechać? Dla mnie obojętnie. Bylebyś się pośpieszyła. Masz coś dla mnie? Pierwszy cel za mną. Co to? Jakieś nagranie audio? Może odsłucham. Zgarnęliśmy sporo kasy na ostatnim wyścigu. To powinno uspokoić tych, którzy się przejęli fabrykiem Taylora Morgana. Dobrze, powinniśmy wreszcie rozwinąć skrzydła. Co na to pozostałe linki? To Lina Navarro. Mamy kompanię ryzykantów i klub 1%, ale będą w zewnętrznej szóstki, nie chcę nas widzieć. Podpal samochód ich szefa. To zmienią zdanie. Navarro ustawia coraz więcej wyścigów, a do tego zaczyna działać poza miastem. Ładną mamy pogodę, co? Dobrze idzie. Po prostu już mi to daj. Muszę sobie sama pogratulować. Przykro mi. Szef dzisiaj nie przyjmuje. Daj mi sobie, dobra? Kolekcjoner graficzny. Czy to Ramirez? Plany się zmieniły. Jest z kimś ważnym. Kimś? Kim? Z VIP-em z zagranicy. Sorry, tylko tyle wiem. Nie jesteście zbyt gadatliwi, co? Mam! To już ostatnie. Masz te nagrania? Mam to. Dobrze, musimy się spotkać. Muszę odsłuchać ostatnie nagranie, zanim je oddam. Jesteś pewien, że to on? Widziałam, jak płonie jego garaż. Myślałam, że domyślił się, o co chodzi. Na pewno on. Morgan wygrał pojedynki z laskami z cmentarnej załogi. Jego kumbel McAllister też zaczyna mieszać. McAllister wrócił do gry. Jasna cholera! Morgan składa ekipę pod golicę. Jestem tego pewna. Co robimy? Ja dam wam znać. Zatrzymam to. Przyda się, gdy trzeba będzie rozbawić chłopaków. Cześć, Ramirez. Trzymaj te nagrania. Ilu gliniarzy musiałaś załatwić, żeby je dostać? Żadnego. Bardzo się zawiodłam. Na razie, Miller.
Miller? Wykonałaś ostatnio dobrą robotę. Gotowa na więcej? Najpierw odpowiedz na parę pytań. Jest tylko jedno ważne pytanie. Czy chcesz opalić familię? Jeszcze jedno zadanie. Spotkamy się. Wysyłam UFO. Zabierz mnie... O nie, powtórka z rozrywki. Nie możesz się powstrzymać? Gdzie jedziemy? Rift, terminal VIP-owski i... Wiem, pośpiesz się. Będą kłopoty? No, zadzwoniła do ciebie. Szukałem informacji o wozie, który wykradła twoja ekipa i chyba trafiłem na coś ważnego. Oh. Ej, uważaj tam trochę! Mówi Ramirez, w drodze na lotnisko. Dobrze, November podyskuje ciemnocie. Ma też paszporty i plany lotu. Miller, masz w rękach życie Ramireza. Nie zabić. Chcecie na ostro, co? Nie wiem, na lotnisku dostanę bilet do kogoś. Obyś poleciał w ciepłe miejsce. Z moim szczęściem wyląduję w Szwecji. Co ty do diabła wyprawiasz? Już prawie, przygotuj się. Jestem gotów. Hej, Miller! Kiedy wrócę, może jakiś drink? Jak... Nie kończ tego zdania. Świetnie. Najpierw zbir familii, teraz Glin. Naprawdę robi się coraz lepiej. Zalat Ładan 13, ścigamy Audi S5. Jedzie na zachód przez Runway. Do wszystkich jednostek, jeden Adam... Zapłacisz mi za to! Cel ucieka na zachód przez Runway. Jeden Adam 13, dokąd teraz zbierzecie? Jestem poszukiwana, żywa lub martwa, czy co? Przyjęłam, na północ przez Dawson. To był spacerek. Centrala, spróbujemy go trochę większyć. 1L30, ma wskazówka. Odpadam z pościgu. Przyjęłam. Jedzie na północ przez Lakeside Drive. Przyjęłam, Adam 6. Do wszystkich jednostek przygotowujemy ciężkie zapory, żeby powstrzymać cel. Przyjąłem, centrala. Spróbujemy go spowolnić. Soledad Drive. Przyjęłam. Zbierza na zachód na Soledad Drive. Podejrzany chce mnie zepsuć drogi. Przyjęłam. Uwaga, wszystkie jednostki. Mamy kolizję podczas pościgu. Jedziemy na zachód. Nie było dla was za mocno? Przyjęłam. Pojazd zmierza na zachód w okolice Lakeside. 1 Adam 13. Rozwaliliśmy wóz. Potrzebna nowa jednostka mocna. 1 Adam 6. Jedziemy dalej.
jednostką. Jezu, ludziska! Zadamy przez 34 Embervale Parkway. Przyjęłam, 1 Adam 6. Masz rację. Nie zrobiłam. Miller, słuchaj. Sprzęt z Koenigsegu, który przekręciliście, należy do dostawcy sprzętu wojskowego z Azji Wschodniej. To coś większego niż Fortune Valley. Uważajcie. Nie mam w zwyczaju omijać problemy. Za bardzo lubię się z nich wygrzebywać. Nie. Rób swoją. Jedziemy na zakup przez Silver Rock. Przyjęła. Cel kieruje się na zachód przez Silver Rock. Tylko na to was stać? Jeden Adam 6 zgłasza poważne zderzenie ze ściganym pojazdem. Jedziemy na zachód przez tunel West Silver Rock. Dobra, przyjęłam. No i załatwione. Nie trafiłaś jeszcze za kratki? No nieźle. Może powiesz mi to prosto w twarz? Tak. Już czas. Zawsze jestem spięta, jak jeżdżę przez Lakeside. Dosyć dużo popracowałam. Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Teraz pora to wykorzystać. Zaraz. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jestem pośredniczką. Niewiele mi to mówi. Wykonaj jeszcze jedną robotę. Zdecydujesz, czy mi zaufać. Jeśli wyjdziesz z nicą. W schowku samochodu masz przebranie. Włóż je, nim dotrzesz na miejsce. Daj spokój. Nie ma szans, żeby to przeszło. Ramirez załatwił ci niezawodną tożsamość. Ludzie nie widzą tego, czego nie szukają. Uwierz mi. Nowy kierowca? Gdzie jesteś? Prawie na miejscu. Słuchaj, cały czas bądź cicho i nie rób niczego głupiego. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Navarro. Tak. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda!
Dokąd mam najpierw pojechać? Obojętne. Tylko jedź. Czy my się znamy? Nie, zapamiętałabym. Umiesz trzymać buzię na kłódkę? Dobrze. Mam nadzieję, że to wszystko. Wciąż nie wisisz za ostatnim. Nie raz. Następny przystanek. Jedziemy. Navarro. Jak idzie z Morganem? Skup się na kasynach. Ja się zajmę ulicami. Skupię się na tym, na czym powinienem. Nie waż mi się rozkazywać. Oczywiście. Przepraszam. Proszę się nie martwić. Za pustynię. Będzie wiedzieć, o co chodzi. Zrobione. Następny. Wszyscy opłaceni. A tobie jak idzie? To już załatwione. Możemy działać. Dobrze. Zajmijcie się tym. Tak jest. Wydaj rozkaz. Skyhammer rusza. Jeszcze jeden przystanek. Dawaj. Co ty sobie wyobrażasz? No bez kitu. Navarro. Tak. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda! No to w drogę. To tutaj.
Pierwszy cel za mną. To jest to miejsce. Wyrabiasz sobie imię, Jazz. Navarro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda! I w drogę! Dobra, jestem na miejscu. Okej, biorę się do roboty. Do tego miejsca szukam. Oby tak dalej, Jazz. Mam tutaj wczesną premię świąteczną. Upewnij się, że dotrze do twojego szefa. O to chodzi. Pan otwarty na propozycję dostał swoją. Inna sprawa, że dalej nie złapali Morgana i jego ekipy. Złapią ich. Nie złapią. Nie bez pomocy. Jak stoimy ze Skyhammerem? Jest w drodze. To już wszystko. A, i dzięki. Dobra, ostatni cel i będziesz mieć to z głowy. Hej, ten kierowca. Mówiłeś, że gdzie ją znalazłeś? Nie pamiętam. A co? Znam ją. Ściga się na ulicach? Chyba nie. Trzyma się zawodu. Cóż, szybka i siedzi cicho. Rzadka kombinacja. Prawda. Trzymaj ją na liście.
Nieźle jeździsz. Widzimy się. Żebyś wiedziała. Chłopcy, Navarro coś knuje. Jasne, że tak. Nie wiem, co to jest, ale gliny w tym siedzą. I wspomniała o czymś, co nazywają Skyhammer. Za ile sznurków pociąga ta babka? Nieważne, nie zatrzyma nas. Swoją drogą, jak się tego dowiedziałaś? Woziłam ją po mieście, jak opłacała swoich pachołków. Wiesz, babskie sprawy. Że co? Po prostu miejcie się na baczności, okej? Zgadamy się. Miller. Dzięki Bogu, że odebrałaś. Musisz mi pomóc. Jimmy, to naprawdę kiepski moment. A poza tym nie stać cię na mnie. Proszę, kwestia życia i śmierci. Dobra, wyślij mi adres. Przez ciebie robię się miękka, Ty. Radzimy sobie z nimi. Pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Tak jest. Jasne. 1 Adam 13, ścigamy ten skradziony pojazd. Do wszystkich jednostek. 1 Adam 13 prowadzi pościg na sygnale. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie się. Na zachód przez Paradise Drive. Poradzimy sobie z nimi. Pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie! Jasne! Ścigamy potencjalnie skradziony pojazd. 1 Adam 35, dokąd teraz zmierzacie? Hej! Hej!
miejsca. Co się tu do diabła? Mać, co się dzieje? Okej, helikopter policji wycelował we mnie reflektor. Straciłem panowanie nad morzem. A teraz? W porządku. Ukryłem się pod wiadukiem. To musiało pomóc. Tylko uważajcie na te reflektory. Ludzie, ten helikopter emisuje coś, co trafiło maza. Trzymajcie się z daleka. Jedziemy na północ, w okolice Silver Rockies. Przyjęłam, cel 1,5. Cholera! Jess? Sorry, w porządku. Przepiłam się przed blokadą. Straciliśmy kontakt z pościgiem. Uderzony na wszystkim głowy, kto się zali. Mam na mój stajna z celów, ułukaną skycamera. Cholera, teraz leci ze mną i rozwala mi auto. Muszę zgubić reflektor. To jest... Do tego ronda... Radzimy sobie z nimi. Pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie. Jasne. Ej, coś się tu do diabła zmienił. Mak, co się dzieje? Jednostek, jeden jednostek. Okej, helikopter policji wycelował we mnie reflektor i straciłem panowanie nad morzem. A teraz? W porządku. Ukryłem się pod wiadukiem. To musiało pomóc. Tylko uważajcie na te reflektory. Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło maka. Trzymajcie się z daleka. Jedziemy na północ, w okolice Silver Rockies. Przyjęłam. Mierzę na północ, w okolice Silver Rockies. Cholera! Jess? Sean, w porządku. Przebiłam się przez blokadę. Okej, przyjęłam. Dziękuję, kto się stali. Mam na muszce jeden z celów. Uruchamiam skycamera. Cholera, teraz leci za mną i rozwala mi auto. Muszę zgubić reflektor. To jest do tego ronda przy placu budowy. Tam się złapie. Pośpiesz się, Taj, ten śmigłowiec zaraz nie wyłączy. No dawaj, dawaj. Jestem na placu budowy. Pomogę ci. 1:35, możesz podać aktualne położenie. Jedziemy do... No dobra, Mac. Mac? Wóz stanął. Mac! Hej, wydano. Tutaj. Znowu działa. Wynoszę się stąd. Mam u ciebie dwóch. Centrala, tu 1:06. Ścigamy tego pirata drogowego. 1:06, podaj miejsce pościgu. Jedziemy na północ przez Bumbin. Do wszystkich jednostek 1:06 prowadzi pościg. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie się. Długo tak nie pociągnę. Muszę dotrzeć do drzesk. 1:35, zostaliśmy z tyłu, odpadamy z pościgu. Dawaj, dawaj! Już prawie na miejscu! Już prawie. Jess, gotowe! Jess? Złóżcie się, chłopcy! To
się zejść na zawał? Spotkamy się za miastem. I ostrożnie. Na to jest już za późno. Jak dorzuciły się na nas wszystkie cholerne siły policyjne? Można by pomyśleć, że jesteśmy przestępcami. Tak, gdzie? Prawdziwymi przestępcami. Dokąd teraz zmierzacie? Na zachód z Lakeside. Przyjęła, Madam 13. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił. Przynajmniej jest poobijany. Nie pozwól, żeby... Wiem. Raz przydzwoni i po nim. Ścigany pojazd się zatrzymał. Zderzeń jest podejrzany. Mamy uszkodzoną jednostkę. Zgarniamy cel. Cel się wymknął, ścigamy dalej. 1-6, zatrzymaliśmy. Co mi zrobicie? Zamkniecie mnie? Cel się wymknął, pościg trwa. Leci na południe przez Winchester Avenue. Cholera! Zamknęli też Lakeside. Spróbuję ich zgubić w załóg. Przynajmniej helikopter za tobą nie poleci. Nawet kółek by na to nie starczył. Śmigłowiec, skończyło się wymknąć. Leci na samochód. Familia będzie patrzeć. Jeśli tego nie zrobisz, lepiej poszukaj sobie nowego miejsca zamieszkania. 1-6. Podejrzany wpakował się na blokadę. Przyjęłam. Jezu, ten gość oszalał! Niech zgadnę. Poleciał za tobą do załóg. Ale nie wyceluję go. Podejrzany się zatrzymał. Na północ przez Coolidge Street. Przyjęłam. Zmierza na północ przez Coolidge Street. Jadę obwodnicą. A wy gdzie jesteście? Jadę na południe. Tak, tak. Nowy plan. Spotykamy się na 620. Jest w budowie. Na miejscu jest mnóstwo sprzętu. Rozpętajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę. No dawaj. Ej, uważaj tam trochę! Przygotujcie się. Goni mnie chyba połowa oddziału policji Silver Rock. Za mną drugie pół. A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście gotowi na zabawę? Spadamy stąd. Ach. Cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałku, Ty. Ledwo. Mieli urządzenie, które nazywa się Skyhammer. Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Navarro im je dała. Skyhammer mu...
Tyler! O, jeszcze cię nie wsadzili. Spotkajmy się. Nie mogę jechać do centrum. Za bardzo wkurzyłem gminy. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci namiary na miejscówkę do miasta. Jesteś w drodze? W sumie nie mam nic lepszego do roboty. Wiem, wiem, ale ja mam, więc się pośpiesz. Proszę, proszę. Czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. Nie wątpię. Co tam? Bukmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest huk bomba, grupa wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze, jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Miller, mam dla ciebie robotę. Może najpierw daj mi to, czego chcę. Chcę dorwać szefa familii, kolekcjonera. Sprowadza więcej sprzętu, który mieli w Koenigseggu. Słucham. Trafiłaś na listę Navarro. Masz szansę zostać tajniakiem i znaleźć to, czego szukasz. Tylko miej oczy dookoła głowy i siedź cicho. Gratulacje, Miller. Teraz pracujesz dla familii.
To ty dzisiaj prowadzisz? Mhm. Navarro mówiła, że siedzisz cicho. Tu masz force i lokalizację. Nie myśl, że możesz z tym wszystkim zwiać. Śledzę cię na GPS-ie. Gdzie się podziało zaufanie? Masz łapówki? Tak, właśnie jadę. Dobrze, uważaj na siebie i nie zwlekaj. Jess. Hej, jak postępy ze sprzętem familii? Pracuję nad tym. Musimy się śpieszyć, familia ma tempo. Takie rzeczy trochę trwają. Będziesz mi musiał zaufać, Ty. Ufam ci, Jess. Nie ufam familii. Dzień dobry, panie Bradley. Pani zostawi tę gadkę. Gdzie pieniądze za celników? Proszę, i kilka familijnych pączków. Pierwszy cel. Morgan. Mówi Jess. Mam informację o familii. Ten sprzęt musi najpierw przejść przez cło. To znaczy, że sprowadzają go samolotami. Jesteś pewna? Przekupiłam glinę. Aha. Niezły wozik. Foj, ty mówisz? Może chociaż odrobina wdzięczności. Zjeżdżaj stąd. Jeszcze kawałek. Widzę, że poznałaś Natalię Nowo. To szefowa ligi wyścigowej znanej jako Klub 1%. To była supernowa? Nie jest to obrzydliwie bogata? Kasa familii jest przeźroczysta. To daje ludziom pokroju nowej pewne możliwości. Przekupić jakiegoś bogatego dupka. Ciebie? Gdzie forsa, dziewczyno? Idzie świetnie, Jess. To prawdziwy dżentelmen. Czyli poznałaś Schultzmana. To przedsiębiorca, który stoi za budową wieży kolekcjonera i szef ligi terenowej nazywanej Kompanią Ryzykantów. Czarujący. Przynajmniej wiesz, z czym mierzy się twoja ekipa. Zaczynasz mieć wątpliwości? Ani trochę. To chciałam usłyszeć. Ucisz się trochę. Ja zawsze się sprawdzę. Miller? Co słychać? Skoro już pytasz, to zabiłabym za jakiegoś burgera. W kwestii kasy. Przekazałam kupę forsy gościowi wyglądającemu na mechanika. To pewnie główny mechanik czarnego rynku Silver Rock. Od najnowocześniejszych części, które dopiero po latach mogą stać się legalne. Każda sprowadzona nowinka techniczna trafi do kierowców w familii.
I to by było na tyle. Robisz wrażenie na odpowiednich ludziach. Mam dla ciebie nową fuchę. Zainteresowana małą ucieczką? Brzmi ciekawie. To chciałem usłyszeć. Wysyłam namiary.